Cześć, witajcie. Dzisiaj dostałem taką ciekawą aktualizację, którą może widzieliście wcześniej, już gdzieś na forach internetowych. 22 MB, więc niezbyt duża. Jeśli chodzi o zmianę, to zmienił się tutaj. Modem został ten sam, tylko tutaj jakby chyba kernel się zmienił, tak? Jeśli dobrze mówię, nie znam się aż tak dobrze na tym, ale w każdym razie chciałem Wam pokazać, że podobno w ustawieniach, jakby w informacjach o tym jest większa stabilność oraz systemu oraz lepsze parametry, jeśli chodzi o wydajność tego systemu jeszcze. Nie wiem, RAM mam tyle wolnego w porównaniu do dostępnej ilości. Tu się chyba nic nie zmieniło, ale to tak na szybko zrobimy. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda szybki tutaj benchmark, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście parę punktów więcej wleciało, czy nie. Bo widzę, że bardzo dużo osób interesuje się tego typu właśnie wynikami, tymi testami. No ja tam, znaczy widzę, że jakby troszkę jeszcze szybciej troszkę chodzi ten system, ale czy faktycznie jest to jakoś znacząca poprawa, to nie wiem. To prawda, tą aktualizację mam świeżo dzisiaj bardzo, ale tak naprawdę no, dopiero chwilę na niej pracuję, trochę telefon tylko zdążyłem podładować. Aktualizację, trochę się przestraszyłem tak naprawdę, bo aktualizację robiłem gdzieś około 30% baterii, więc nie wiedziałem, czy czasem się nie wyłączy albo coś. No, na szczęście nic się nie stało, więc zobaczymy, czy te wyniki będą lepsze, czy gorsze. Nawet szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jakie były te poprzednie, żeby Was tutaj nie skłamać. No, ale to Wy już będziecie mogli sobie zobaczyć za chwilę i już będziemy mieli pierwszy. Twoje urządzenie 4343. Czy to było więcej? Nie wiem. Nie wiem, czy czasem nie mniej. Nie było 4500. Zaraz zaczniemy ten Antutu. Aha, ostatni to jest chyba ten 9741. Zróbmy testuj ponownie. 9741. Dobra, to wrócimy do testu, jak już się zakończy. Liczę, że to już jest koniec tego testu powoli, ale postanowiłem, że jeszcze Wam tutaj pokażę. Ci, którzy nie chcą oglądać albo nie mają czasu, mogą sobie przeskoczyć od razu na koniec gdzieś tam filmu. Z tego, co widziałem, to jednak te poprzednie testy, jeśli chodzi o kwadrant, to tam było 4200, było tutaj chyba 4500, czyli jednak troszkę lepiej ten test wypadł. Tu znowu test szybkości zapisu karty SD, mimo że karty SD nie ma w środku, ale podejrzewam, że to chodzi o pamięć wewnętrzną. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile tam było? 7400, coś takiego. Zresztą tu chyba się pojawia, bo są wyniki poprzednie zapisywane. Więc zaraz zobaczymy. Trochę to jeszcze długo, długo trwa. Ale chyba już kończymy. Zobaczymy. No, czekam na tą wersję dla Polski. Na razie nic się nie pojawia. Sami pewno dobrze o tym wiecie, ci, którzy czekają razem ze mną. Ale miła niespodzianka, że jakaś aktualizacja dla tej Hiszpanii jeszcze wyszła. I no, widzę, że chyba w takim razie lepiej. Zobaczymy, czy tutaj będzie lepiej w tym Antutu. Tam 7400. Och, 10 tysięcy. To jest dużo więcej. Kurczę, czy tutaj się czasem nie pomyliliśmy? Słuchajcie, sprawdźmy poprzednie wyniki. Czy możemy tutaj zrobić jakieś szczegółowe wyniki, wykresy, info. Dobra, czekajcie, chwila sobie sprawdzę, jaki był poprzedni wynik. Czyli jednak tutaj mieliśmy 9741. Czyli wynik jest lepszy, naprawdę, i to sporo, moim zdaniem. Chociaż czy ja tutaj nie robię jakiegoś faux pas wyniki, czy my tu możemy to sprawdzić?
Czyli faktycznie, rzeczywiście, wynik jest wyższy i to o 300 punktów. Tam mieliśmy 9741 punktów, tu mamy 10 tysięcy ponad punktów, więc wynik jest lepszy również, tak samo jak w kwadrancie, więc myślę, że kolejna aktualizacja i kolejne punkty wpadły dla tych, którzy naprawdę myślą o tych punktach i są dla nich one istotne. Dobra, to tyle, żeby nie przedłużać. Dajcie znać, czy dostaliście też tą aktualizację, jeśli jesteście na tym hiszpańskim romie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!